Występy artystyczne podopiecznych Warckiego Centrum Kultury, koncerty lokalnych zespołów, gry i zabawy dla najmłodszych, miasteczko zdrowia, stoiska z twórczością ludową i w końcu niezapomniane koncerty gwiazd polskiej sceny muzycznej. To wszystko czekało na odwiedzających Wartę w miniony weekend. To jest cały cykl imprez, właśnie Dni Warty, jak również regaty. To są imprezy, które składają się na taki program, który realizujemy, projekt Jeziorsko, zacznijmy na dłużej. Woda, kultura, natura. Jest to budowa marki, która ma wypromować zbiornik Jeziorsko, turystykę i rekreację nad zbiornikiem Jeziorsko i zachęcić do aktywnego spędzania czasu wolnego właśnie w otoczeniu przyrody, pięknych krajobrazów nad wodą zbiornika Jeziorsko. Jedną z gwiazd Dni Warty był zespół Pectus, który tworzą czterej bracia. Grupa świętowała jubileusz dziesięciolecia, który idealnie wpisał się w jubileusz Warty obchodzącej 760-lecie lokacji. Jubileusz dziesięciolecia, powiedzcie, jak wspominacie, oceniacie te 10 lat? No, to 10 lat przygód i fantastycznych przygód z publicznością i w gronie rodzinnym, bo jesteśmy na pewno zespołem zżytym nie tylko na scenie, ale i poza sceną. No, dzieci, prawda, życie się toczy bardzo dynamicznie, bardzo dużo podróżujemy, bardzo dużo gramy swojego repertuaru właśnie w miastach w Polsce, ale nie tylko, bo przecież za nami wizyty i za oceanem, i w Anglii. Tak więc bardzo dużo się wydarzyło. Również festiwale, wszystkie nagrody do tej pory, które zdobyliśmy, otrzymaliśmy od publiczności, więc to jest największe wyróżnienie, jakie mogą być. No i takim zwieńczeniem tych 10 lat będzie ta płyta, którą teraz przygotowujemy. Płyta jubileuszowa, płyta dziesięciolecia, premiera już na jesieni tego roku. Płyta nosi tytuł Kobiety, do której zaprosiliśmy 10 wyjątkowych, pięknych pań, które przyjęły zaproszenie. Będzie to 10 duetów. Muszę dodać, że wiecznie młodych pań. Wiecznie młodych pań. 10 fantastycznych duetów, piosenki absolutnie premierowe, napisane specjalnie dla naszych bohaterek. Zaśpiewają m.in. Maryla Rodowicz, Urszula Dudziak, Patrycja Markowska, Ania Wyszkoni, Irena Santor, Basia Trzeczelewska, Grażyna Łobaszewska, Kaja przede wszystkim też. Niektóre z tych piosenek dzisiaj będziecie mogli Państwo usłyszeć z super oprawą multimedialną, bo też kładziemy nacisk na show. Mam nadzieję, że Państwu się spodoba nasz występ dzisiejszy. Na pewno. Czterej bracia na scenie, rodzinne granie, ale powiedzcie, czy bywają zgrzyty czasami? O, jeżeli są zgrzyty, to bardzo małe. Czasem się postukamy, chodzimy dużo na piłkę, uprawiamy sporty, dbamy o sylwetkę, ponieważ scena wymaga od nas dużej sprawności fizycznej i można wtedy na piłce kopnąć brata elegancko, ale nie kłócimy się, a jeżeli są to jakieś kłótnie, to jest bardziej wymiana zdań. Po prostu każdy ma swój charakter. I nie odezwiemy się do siebie 2 godziny, ale zaraz jest SMS, telefon, co robisz, więc ta kłótnia... Pamiętajcie Państwo, że rodzina jest najważniejsza i to jest klucz do wszystkiego. Dzisiaj macie jubileusz dziesięciolecia, wpisujecie się doskonale w jubileusz 760-lecia Warty. Powiedzcie, czy to będzie spektakularny koncert. A macie jakiś tort? Chętnie byśmy coś na słodko. Możemy kupić 2 pieczenie na jednym ogniu. Fajnie, że tutaj gospodarze pomyśleli o naszym zespole, bo tak jak powiedziałem na początku, jesteśmy ewenementem. W ogóle nie ma takiego zespołu w naszym kraju, więc czujemy się przede wszystkim wyróżnieni, no ale też spoczywa na nas wielka odpowiedzialność, no bo łączenie rodziny i naszego zawodu, który jest bardzo trudny. Na razie nam się to udaje. I możemy sobie tylko chyba życzyć takiego jubileuszu 760-lecia. I mamy nadzieję, że Warta wstanie dzisiaj z miejsc. Na pełną relację z obchodów Dni Warty zapraszamy już w najbliższą środę.